W dzisiejszym odcinku jesteśmy sobie na basenie z moim bratem Pipkiem. Dawaj Pipek, jakie tutaj jest zejście, ten basen jest tutaj płytki. No to dawaj na głębszą wodę, Luczek, co ty się mną interesujesz? A masz! Ała, nie no, czemu mnie uderzasz? To jest trochę niemiłe. Czemu chciałeś, żebym szedł na głębszą wodę? Wywalaj stąd, to jest moje miejsce. Ała, no nie, czemu mi tak robisz? Ja nie umiem pływać. Nie ma tutaj miejsca na nas dwóch. Sorry, Luczek, ty musisz stąd wywalać. Ała, no nie. Nie, widzowie, czemu mój brat mnie wyrzuca? Idę sobie zjeść, jestem mega głodny. Ej, Pimpek, czekaj na mnie. Widzowie, czemu on nie spytał się, czy ja chcę iść też zjeść? Ja też chcę iść zjeść, idę do domu. Mam ochotę na przepyszne burgery albo na coś słodkiego, ciastka, tak jest. Uwaga, wchodzimy do domu. O, cześć, Pimpek, co robisz? Jesteś przy lodówce, ja też bym coś chciał zjeść. Dobra, ale ja wybieram pierwszy, ale super lodówka. Dobra, zjem sobie takiego hot doga. Wow, ja też chcę takiego hot doga, Pipek, ale super, co nie, że możemy robić wyzerkę. Sorry, Luczek, ale tylko ja będę jeść tego hot doga. Tobie nic nie dam. Co, ale dlaczego mi nic nie dasz? Ja też bym sobie zjadł hot doga. Bo hot dogi są dla twardzieli, a ty jesteś takim mięczakiem. Dobra, jem hot doga. Ej, no weź, daj mi też hot doga, nie bądź takim bratem. Nie, Luczek, dla ciebie jest coś innego. Pokazać ci co? Tak, tak, pokaż mi cukierki, czy co? Te bardzo cukierki. Te banany i owoce. Jedz to, lamusie. O nie, ale ja nie lubię bananów. Ja wolę tak jak ty, jeść sobie hamburgery. Daj trochę. Nie, żryj to, a masz. Ała, czemu rzucasz we mnie bananami? Daj mi trochę. O, weźmy sobie hot dogi, ale twój super parówki. Daj mi to, to jest moje. Ej, no weź mi, nie zabieraj. Ale mi przykro, ale z ciebie brat normalnie. Dobra, to zjem sobie tego owoca. Jest mi bardzo przykro. Czemu ty taki dla mnie jesteś? Chyba coś masz do mnie. Sorry, Luczek, po prostu mnie denerwujesz. Chodźmy może w takim razie wy dwóch zagrać sobie na telewizorze, pooglądać coś, chodź. No dobra, dawaj. O, widzisz, jesteśmy fajnymi braćmi, w ogóle się nie kłócimy i nie ma powodu, żeby tak robić, co nie? O tak, dogadujemy się, to może wspólnie coś rozwalimy. Uhu. Ej, co ty robisz? Czemu ty skaczesz po meblach? Nie wolno tak robić. Ej, Backstool, co ty robisz? O tak, o to chodzi, dawaj, Luczek, rozwalamy wszystko. To bardzo mi się nie podoba, nie chcę, żeby mój brat nisu. Ej, zostaw tą konsolę, co ty robisz? I leci na dach, wow! Ej, nie, dobra, teraz to przesadziłeś. Mam odkuzacz, dawaj, sprzątniemy to wszystko. Bo ty teraz dużo do tej naśmieciłeś. Dobra, biorę całe te szkło, wciągam. Co ty robisz? Czemu ty to sprzątasz? Oddawaj mi ten odkurzacz, już! Nigdy się z tobą nie mogę dogadać, ale z siebie lesz. Teraz ciebie trzeba posprzątać. Chodź tutaj! Ej, nie, co ty robisz, Pimpek? O nie, widzowie, mój brat naprawdę mnie nie lubi. Teraz się odkurzę, wracaj tutaj! Nie, zostaw mnie, widzowie, dobra, idziemy do taty! Dobra, wchodzimy do taty. Tata, tata, jesteś tutaj? Tynek, przeszkadzasz mi w mojej pracy, co się dzieje? O, tata, przepraszam, że przeszkadzam ci w pracy, ale to jest ważna sprawa, chodzi o mojego brata. No co jest? No bo on mnie bije i mnie nie lubi, ja, on coś chyba do mnie ma, czemu on mnie tak traktuje? Wrzuca mnie do basenu. Naprawdę przychodzisz do mnie z takimi pierdołami? O, tata, przepraszam, że przeszkadzam ci w pracy, ale musiałem ci o tym powiedzieć. Nie obchodzi mnie to, załatwcie to jak mężczyźni między sobą, nie wiem, zróbcie jakąś wojnę między sobą czy coś, a ja wracam do pracy, nie przeszkadzajcie mi. Co, widzowie, ja muszę teraz pokonać mojego brata? Wojna? Ale ja nigdy nie chciałem mieć wojny. Dobra, widzowie, to chyba muszę załatwić to po męsku i bić się z Pipkiem. Wojna, chodź tutaj, Pipek. Tylko chwileczkę, muszę znaleźć jakąś broń, żeby go załatwić. Chcejdźmy tutaj na dół i coś znajdźmy. Patrzcie, jaka pałka. Dobra, bierzemy ją. Jestem, widzowie, groźny? Mam nadzieję, że tak. Czekajcie, tym uderzę mojego brata. Puu, tak jest, sam tego chciał, ale normalnie oberwie. On chyba gdzieś jest na dworze. Dobra, lecimy do niego. Chodź tutaj, bracie. I dobra, gdzie jesteś? Chwileczkę, tutaj go nie ma. On jest chyba... O, widzę go! Huśta się tam na huśtawce, widzicie to? Dobra, podejdźmy sobie blisko do niego. Dobra, widzowie, jesteśmy za huśtawką i widzę mojego brata tutaj. A za chwilę go normalnie pocęstuję tą pałką. Nie chciał się ze mną bawić, to nie. Jak normalny człowiek. Dobra, widzowie, to podchodzimy tak po cichu i uwaga. Chodź tutaj, Pimpek! A masz, ty sam tego chciałeś. Co ty robisz? Przestań mnie bić! O nie! O tak, widzisz to? Ale z ciebie les jest! Przestań, przestań! Ty wiesz, co ty w ogóle teraz robisz? W tej chwili rozpętałeś największą wojnę i nie ujdzie ci to na sucho. O tak, tobie nie ujdzie na sucho. Chodź tutaj, zbiję cię, paruło! Nie podchodź do mnie, bo użyję specjalnego
specjalnej broni. Na serio myślałeś, że nie mam nic na obronę? Patrz na to, leszczu, zaraz się rozwalę. Co ty masz? Dawaj, chodź tutaj, rozwalę cię, amas. A, o nie, widzowie, paralizator. Leszczu najgorszy, widzisz to? Ale ty upadłeś, jesteś mega nobem. Zabieram ci tą pałkę, teraz jest moja. O nie, widzowie, mój brat mnie pobił. Sam tego chciałeś? Wywalaj, leszczu, przegrałeś tą wojnę. Ała, o nie, mój brat mnie bije. Dobra, uciekamy, a zostaw mnie. O nie, widzowie, mój brat mnie pobił i on myśli, że wygrał wojnę. Ale nic z tej rzeczy, widzowie, musimy jakoś się podnieść. Muszę coś zrobić, tylko co, może... O wiem, pójdę na siłownię, tak jest. Patrzcie, widzowie, tutaj tata nie pozwala mi wchodzić na dół, ale tutaj na dole jest siłownia, czy wy to widzicie? O tak, chcę być takim umięśnionym bobasem. Czekajcie, wejdźmy sobie na przykład tutaj. O, po taką hantelkę od razu. Czekajcie, czy ja to wezmę? Tak jest, patrzcie, jak ja to trzymam. I dobra, muszę teraz ty szybko dokoksić się, żeby mojemu bratu spuścić łomot. Dobra, widzowie, uwaga. Raz i uwaga, i dwa. Tak, ale to jest ciężkie. Biorę szybko, muszę wygrać tą wojnę. Uwaga i... Ale mi urosły mięśnie, czy wy to widzicie? Mam jedną rękę silniejszą od drugiej. Co to jest? Patrzcie to, widzowie. Teraz mogę naprawdę bić się z moim bratem, ale to mało, to mało. Wejdę jeszcze tutaj na górę, uwaga. I teraz, up, podnoszę. Dobra, ale jest ciężko, widzowie. Ale muszę to zrobić, żeby pokonać mojego brata. O tak. Dobra, widzowie, zobaczcie na moje ręce. Ale jestem teraz umięśnionym bobasem. Za chwilę pokonam mojego brata. Jeszcze sobie wejdę tutaj na górę. Czekajcie. I zrobię teraz takie oto podciągnięcia. Czy wy to widzicie? Wow, ale jestem w powietrzu. Wejdźmy teraz na rowerek i jak najszybciej, widzowie, popedałujmy. Uwaga, lecimy na początku powoli. A teraz coraz szybciej. Zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, dobra, muszę się teraz skupić. Dobra, jazda. Ale jadę. Ja czuję moc, widzowie, naprawdę czuję się coraz silniejszy. A tutaj co jest? Chyba joga taty. Dobra, chcę być silny jak tata. Tak więc wejdę sobie i uwaga, rozciągamy się. Robimy teraz taki epicki, widzowie, ruchy. Tak jest. Musimy się skupić i być najsilniejsi. A teraz uwaga, rozciągnijmy się. Up, o tak, widzicie, jak ręce przełożyłem? O tak, ja to wszystko potrafię, widzowie. Joga jest w małym palcu, ale będę rozciągnięty. Ha, patrzcie, co ja robię. Moja noga, co jest grane. A teraz wejdźmy na to urządzenie do biegania i uwaga, kliknijmy start i mogę teraz biec. Hu, dobra, szybko, jazda, coraz szybciej, ale jestem szybszy. Tak jest, to jest, widzowie, bieżnia. Wydaje mi się, widzowie, że jestem gotowy, żeby zemścić się na bracie i wygrać tą wojnę. Chodźmy na górę. Dobra, widzowie, w takim razie musimy znaleźć Pimpka. Pimpek, gdzie jesteś? Chyba go nie widzę. Ale pójdę do pokoju taty i zgarnę wiertacz, którym będę zabijał Pimpka. Tak jest, chodźmy na górę. Dobra, tutaj gra sobie tata na komputerze, a tutaj jest jego pokój. Czy wy to widzicie? Zobaczcie, tutaj tata śpi i tutaj, patrzcie, tak jest. Mamy tutaj taką maszynę, która, uwaga, patrzcie to, strzela takimi oto kolcami. To są gwoździe, widzowie, czy wy to widzicie? Wrzućmy je w Pimpka, tak jest, strzelajmy w tym Pimpka. On jest chyba gdzieś z tyłu na basenie. Dobra, widzowie, to wejdźmy tutaj na górę, na okno, żeby widzieć, co się dzieje. Dobra, widzowie, i patrzcie to, na dole jest mój brat Pimpek. Chciał wojnę, to ma, niech on tylko wyjdzie z tego autka. Ale mamy piękny dzień, idealny, żeby sobie popływać. Patrzcie, on idzie na basen, a ja teraz, widzowie, strzelę go. Uwaga, pu, 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 pu. A masz, patrzcie, jakie wielkie kolce. Co się dzieje? Kto do mnie strzela? Zaraz. A masz, dawajcie, widzowie, w brata. Chciał, to ma, widzowie. Ale dużo igieł, o co tu chodzi? O nie, one dochodzą gdzieś z góry. O ty śmierdzielu. Dostałem w nogę to wszystko przez ciebie, ale mnie to boli. Chciałeś wojnę, to masz. Idę po ciebie, Luczek. O nie, widzowie, mój brat idzie po mnie. Dobra, szybko, musimy uciec na dwór przed tym, zanim nas dogoni. I dobra, on tutaj już mnie goni. Szybko, musimy wyjść za drzwi i, widzowie, skryjmy się, widzowie, szybko w tych krzakach. O tak, jesteśmy ukryci. Nas w ogóle nie widać. Dobra, a tutaj widzę jakiś kamień. Wezmę go, widzowie, na wszelki wypadek. Luczek, gdzie jesteś? Słyszałem, że jesteś gdzieś w pobliżu. O nie, widzowie, patrzcie, tutaj jest mój brat. Szybko, musimy się skryć w tym krzaku i niech on nas szuka. A za chwilę zaatakujemy go, widzowie, tym kamieniem. Patrzcie to. No nie ukrywaj się, muszę ci przywalić, tak jak ty mi przywaliłeś tą igłą. Dobra, widzowie, tam jest mój brat. W takim razie weźmy ten kamień i uwaga, spróbujmy rzucić mojego brata. A masz, ty debilu.
Kła, kto we mnie rzucił kamieniem? To pewnie te auto, chodźcie tutaj auta, zaraz wam przywalę. To byłem ja, ty frajerze, dawaj chodź się bić, chciałeś wojnę, to masz. O ty Luczek, ty myślisz, że jesteś taki silny i ci nie pokonam? Ja mam taką pałkę, a ty nic. Zobacz na moje ręce, dobra, chcesz to mnie dogoń. No jasne, chodź tutaj. Dobra widzowie, szybko uciekamy do domu i tutaj są oszczypce, dobra, nice, chodź ty kurde. Chodź tutaj, przywalę ci zaraz. Taki jesteś pewny swojej wygranej, to patrz co ja teraz tobie robię, mam cię. O nie, odłóż mnie, zostaw mnie. Teraz się z tobą rozprawię, chodź, idziemy do toalety. Nie, proszę, nie rób mi tego Luczek. O tak, teraz cię spuszczę w kiblu, więc zobacz to, uwaga, otwieramy kibel szybciutko i teraz cię wrzucę do środka. Nie, tylko nie kibel, o. I dobra, patrz to, teraz cię wrzucam do kibla, chciałeś to masz. Nie, zostaw mnie, o. Dawaj do środka w kiblu, tak jest, teraz cię spłuczę. Nie, co ty mi robisz, odłóż mnie. Myślałeś, że ujdzie ci to na sucho, nie tym razem, a masz, dostajesz. Dobra, ja cię pokonam, chciałeś sam, ja byłem dla ciebie miły, to ty cały czas mnie bijesz. Chodź tutaj, nawalam cię. Nie, 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 nic mi nie zrobisz, albo w sumie mam pomysł na ciebie, chodź tutaj mały zgredzie. No nie wierzę, co ty robisz, odłóż mnie. Zniszczę twoją głową wszystkie krzesła, To boli, co ty oszalałeś. A teraz odpalę mikrofalówkę i cię do niej wsadzę, chodź tutaj, co tak się boisz. Nie, tylko nie mikrofalówka, zostaw mnie. Sam tego chciałeś, dawaj do środka. Tylko nie to. Damykam to, o tak, i teraz jesteś w środku, cześć bracie. Nie no, wypuść mnie, serio, przepraszam Luczek za wszystko. O nie, to jest podpucha, tą wojnę wygram ja, odpalam, haha, kuchenka. I teraz się spali. Nie, nie rób tego, proszę cię, proszę, ja żartowałem, serio, wygrałeś, proszę, wypuść mnie. Teraz się będziesz palił, tak, odpalam wszystkie przyciski, dawaj, let's go. Nie, pomocy, ale jestem czerwony, palę się. Dobra, to cię zabiorę, chodź tutaj, teraz przygotuję do ciebie inną karę. O nie, co ty robisz? Dobra, teraz zobaczysz, co ci zrobię. Uwaga, odpalamy teraz pralkę. Uwaga, wsiadaj do środka, chwileczkę i puf, dawaj do pralki. No nie wierzę, zostaw mnie w końcu, no. I co teraz, widzisz? Jesteś w środku pralki. Masz mnie wypuścić, ale już, Luczek, powiem tacie. Tata powiedział, że mamy załatwić to po męsku, a więc włączam pralkę. Odpalam to i uwaga, teraz będziesz się kręcił. 3, 2, 1 i już. Nie mogę oddychać, pomocy, Luczek, wypuść mnie stąd. O nie, będziesz w pralce. Dobrze, i co teraz? Oła, ile wody wyleciało. Szybko musimy to wyłączyć, o nie. Teraz przesadziłeś, w takim razie na teraz cię zagazuję. Wow. Ale tu jest duszno. O nie, dobra, ta wojna się robi poważna. Chodź tutaj, nie będziesz mnie gazował. A masz wszystko, to mu rozwalam. Nie, nie rób tak, ty chyba nie wiesz, co ja mam w ekwipunku. Widzisz to, jak cię uderzę, to tylko raz. Ama. Ała, ty masz młotek, co ty mnie młotkiem bijesz? Ała, to boli nie po tyłku. Aj, co? Rozwalam cię. Nie, ja muszę cię pokonać, dobra, szybko. Biorę tutaj świeczkę i rzucam nią w ciebie. Podpal się, podpalamy cały dom. Koniec zabawy. Co ty robisz? To ja w takim razie ciebie uderzam młotkiem. A masz. Ała, nie, ale jestem gorący, widzowie, palę się. O Jezu, ojeju, ale się palę, ale ta wojna jest dziwna. Dobra, szybko, muszę do basenu, muszę do basenu. Ale mnie pingpong tutaj źle odpaliłem. Tutaj są kolce, dobra, wpasujemy do basenu. Uf. Wracaj tutaj, Luczek, to nie koniec ciebie bicia, chodź tu. O nie, pingpong, czekaj chwilę, zaraz. Teraz ja cię tutaj pokażę. Pamiętasz, jak mnie brałeś na basen? To teraz ja ciebie wezmę na ten basen. Co ty robisz? Uważaj, ty wariacie. Patrz, twoja głowa jest pod basenem. Dusisz się? Haha, widzisz to? Nie mogę oddychać, wypuszczaj mnie. O nie, o nie, o nie. Oła, też wpadłem, nie, dobra. To jest powalona wojna. Ale mimo wszystko wrzucę cię na tą trampolinę. Chodź tutaj. No nie, ty już przesadzasz, serio. Ja ci takich rzeczy nie robiłem, ej. Dawaj na trampolinę. Przegrywasz tą wojnę. Nie. Nie, tylko nie to, o co ty wypadam. Robisz? Dawaj do tej wody, o tak. Skaczę. Poddajesz się czy nie? Chyba śnisz, nigdy się nie poddam. Dawaj, chodź tutaj, nawalam cię z młotka. O nie, gonisz mnie młotkiem, dobra, nie widzowie. Dlatego biorę mojego brata i lecę z nim na ulicę, widzowie, tak jest. Oj tak, zobacz, cały dom płonie, teraz też będziesz płonął. Nie, co ty robisz, jak to na ulicę, czekaj, nie umawialiśmy się na to. O tak, ale przesadziłeś, tą wojnę wygrywam ja,
ja! Nie, zostaw mnie! Sam ty go chciałeś, mój bracie. W tym momencie patrz, jesteśmy na ulicy, a ja trzymam twoją głowę nad ulicą. I uwaga, czekaj, o widzisz, zabrałem cię. Ale za chwilę mogę tego nie zrobić i cię uderzy auto. Proszę, nie rób tego, za chwilę mnie coś potrąci. To nie jest śmieszna zabawa, przepraszam, wygrałeś. To po co byłeś taki niemiły, sam chciałeś wojnę. O nie, zaraz mnie coś pojedzie, już, puszczaj mnie. A masz! Co ty zrobiłeś?